Sygnał dnia, 17 po 7. Rozmowa dnia. W naszym studiu wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, witam. To w tym studiu wspominał pan kilka miesięcy temu, że jeszcze trochę cierpliwości, że już prawie już umowa podpisana, za chwilę będą złożone stosowne wnioski. Gdzie, kiedy, jak, no i mamy. Stało się, we wrześniu powstaje nowa fabryka Volkswagena. Wielka sprawa. Nie tylko w tym wymiarze wrześnieńsko-wielkopolskim i nie tylko dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego, bo to jest potwierdzenie istotnego wejścia światowego giganta. Uwaga, de facto jedynego i europejskiej marki, która nie poniosła straty w zeszłym roku. A przecież na świecie nie ma już kryzysu przemysłu motoryzacyjnego, ale w Europie w dalszym ciągu jest. A potencjał wykorzystania już istniejących montowni samochodów to jest około 60% średnio. W związku z tym ta decyzja Volkswagena to jest być może ostatni zakład zielonych pól tego koncernu robiony w Europie. Jest bardzo istotna. Rywalizowaliśmy z kilkoma krajami, co przesądziło na rzecz Polski. No, stabilność i przewidywalność. Bardzo silny sektor podzespołów, komponentów i elementów w przemyśle motoryzacyjnym. Tu wysunęliśmy się zdecydowanie na pierwsze miejsce w Europie. No i dotychczasowe doświadczenia Volkswagena w fabryce w Poznaniu. A jakie mogą być konsekwencje dla tej inwestycji? Mam na myśli inne możliwe umowy z innymi wielkimi partnerami. No po pierwsze, to jest chyba jedyna tego typu informacja w tym roku w całej Europie, co pokazuje na kryzys europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Kilka koncernów podjęło, choćby Opel podjęło bardzo drastyczne programy restrukturyzacji. Na szczęście wzmocniły swój potencjał. Mówię tutaj o tej decyzji dotyczącej budowy nowej generacji silników przez General Motors w Polsce, w byłym zakładzie po Isuzu w Tychach. To jest duża sprawa, bo to wzmacnia zdolności wytwórcze tego koncernu i zapewne przełoży się na większą liczbę montowanych samochodów w Polsce, bo dzisiaj silnik samochodowy to jest te 15-20% kosztów de facto samochodu. Volkswagen ma 8 dużych fabryk w Polsce i jednocześnie dobrze ponad 80 kilka procent produkcji z kraju idzie na eksport, a więc poprzez ten globalny europejski koncern także dobrze umiędzynarodawiamy naszą gospodarkę. I pamiętajmy o tym, że jedno miejsce dzisiaj w tego typu współczesnym, nowoczesnym przemyśle generuje nawet do 8-9 miejsc w reszcie gospodarki. W związku z tym liczę, że nasi wytwórcy foteli, galanterii samochodowej, kół, a być może także zakończy sukcesem trwające negocjacje z Hutą Mittala, aby widząc ten rosnący popyt na blachę karosacyjną, przystąpił w walcowni w Krakowie do stosownych inwestycji. A co ma pani wrażenie na myśli, mówiąc o wydarzeniach międzynarodowych i o relacjach Unii Europejskiej z Rosją, które opóźniają plany inwestycyjne, cytuję, niektórych azjatyckich koncernów w Polsce? No tutaj też mogliśmy mieć czarny scenariusz, gdyby ta decyzja koncernu nie zapadła w ostatnich dniach, ta finalna, bo po drodze wygraliśmy z Turcją, później była kilka lokalizacji w Polsce, generalnie w południowej, zachodniej, północno-zachodniej. Na krótkiej liście została właśnie września i został Stargard Szczeciński. Serdecznie pozdrawiam miejscowego burmistrza i samorządowców, którzy przygotowali bardzo profesjonalną ofertę i powiem, że nie pójdzie to w zapomnienie i wkrótce przyjadę tam z kolejną ofertą, dlatego że mamy w tej chwili sto kilkadziesiąt dużych projektów inwestycyjnych obrabianych nie tylko przez Polską Agencję Inwestycji i Informacji Zagranicznej. Dzisiaj ta niepewność, która jest związana z sytuacją w Europie, przede wszystkim niepewność za naszą wschodnią granicą, powoduje, że wielu tych, którzy zastanawiało się, czy wracając z przemysłem, z powrotem do Europy, nie popatrzeć z uwagą na Polskę, na nasz potencjał, na nasz kapitał ludzki, na świetnie wykształconą kadrę, na już coraz lepszą infrastrukturę. Proszę zwrócić uwagę, także we wrześniu my nie sprzedajemy tej ziemi za symboliczne 1 euro, jak to dzieje się często przy inwestycjach na południe od Polski, żeby nikogo tutaj nie dotykać. Nowe firmy nabywają te grunty po cenach
w pełni rynkowych, ale jednocześnie chcę zapewnić wschodnią Polskę i te tereny poza wielką aglomeracją, że właśnie po to, żeby nowe miejsca pracy, nowe szanse rozwojowe pojawiły się także i w ich terenie, za chwilę o Częstochowie, to zmieniam ustawę i nowelizuję ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych. Będziemy dodatkowo jeszcze inspirować także polski kapitał, żeby na korzystniejszych warunkach chciał właśnie tam inwestować. I tutaj mieliśmy taki przykład słuchaczki z Częstochowy. No szkoda, że poprzez lepiej rozumie wybudowanie basenu. Częstochowie z jej problemami, z bardzo wysokim bezrobociem, z problemami Huty Częstochowa. Już idziemy na odsiecz. To jest jedna decyzja, która już Mielecka, specjalna strefa ekonomiczna wchodzi na tereny pofabryczne, tak aby nie marnowały się, aby bardzo szybko stworzyć alternatywę dla Huty Częstochowa, ale za chwilę będzie decyzja na Komitecie Stałym i na rządzie o wejściu także w ten teren na grunty samorządowe przygotowane przez prezydenta miasta Częstochowy, katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z tym także tutaj do Częstochowy, miasta wysokiego bezrobocia, chcemy skierować w ten sposób dodatkowe szanse rozwojowe. To teraz o problemie, panie premierze. O problemie rolników hodujących trzodę chlewną jest zapowiedź blokady drogi A2. Ba, jest zapowiedź także akcji ciągnikowej w Warszawie, czyli blokowania miasta przez rolników. Co się dzieje w sprawie afrykańskiego pomoru świń? Jakie są decyzje? No po pierwsze, myślę, że w przestrzeni publicznej za mało mówimy na ten temat na poważnie. Jaka to jest, jaki to jest cios, te dwa nieszczęsne dziki znalezione we wschodniej Polsce. Te konsekwencje, które z dnia na dzień zamroziły bardzo potężne rynki zbytu, na które w zeszłym roku wyeksportowaliśmy łącznie 156 tysięcy ton. To jest 50 kilka tysięcy ton Chiny, to jest 20 parę Japonia, to jest kilkanaście Korea, to jest 20 parę Rosja i kraje wspólnoty niepodległych państw. W związku z tym to jest cios bardzo istotny dla silnego w Polsce sektora. Pamiętajmy o tym, że w Polsce mamy na dziś 10,5 miliona ton świń, ale przerabiamy w naszym przemyśle rolno-spożywczym blisko 20 milionów sztuk. W tej chwili mamy jedne z najniższych obok Holandii ceny skupu żywca w Europie, nie tylko w tej strefie. Błędy, które popełnił, były już na szczęście. Lekarz weterynarii są w tej chwili w trybie pilnym naprawiane przez ministra Sawickiego. Trwa wzrost zapasów w Agencji Rezerw Materiałowych, ale te działania muszą być także wsparte działaniami rynkowymi wielkich i dużych i małych, średnich firm przemysłu mięsnego w Polsce, bo mamy do zdjęcia 40 kilka tysięcy sztuk. W związku z tym, a kiedy mówimy tak dużo nie tylko o protestach rolników, ale trudnej sytuacji branży, o tym, że są te dziki, to mieliśmy uderzenie w popyt krajowy. Także jakby podświadomie nasze gospodynie, nie tylko domowe, kupowały mniej wieprzowiny do czasu, dopóki to się nie wyjaśni. To wszystko nałożyło się na tą sztuczną świńską górkę i minister Sawicki ma w tej chwili i służby państwowe wiele do zrobienia. Czy jest prawda o tej wstępnej zgodzie Komisji Europejskiej na stworzenie dwóch stref? No powiem tak, no, dynamika była po prostu niesamowita, bo w czwartek w nocy zażądałem dymisji ministra rolnictwa po to, żeby zmienić lekarza weterynarii i wydać uproszczone procedury ułatwiające interwencje i te działania. Później w piątek byłem na Włosicach na tej wielkiej manifestacji i rolnicy zrozumieli, że podjęliśmy konkretne działania i one idą. Już w sobotę spotkałem się w składzie były minister rolnictwa, przyszły, bo jeszcze wtedy Marek Sawicki nie miał nominacji, i komisarz do spraw rolnictwa, pan Ciolos. W tym tygodniu jest minister rolnictwa nasz, Marek Sawicki, w ciągłym kontakcie także z komisarzem Bergiem. Bardzo istotną rolę wsparcia udzielił nam nasz komisarz Lewandowski. No i to, co najważniejsze, kolejne firmy deklarują już wejście nie tylko do strefy z dodatkowym skupem, ale żeby to wszystko zagrało, to jest potrzebne pewna logistyka procesów, bo pamiętajmy o tym, że nie sztuka jest odebrać 10 tysięcy jednego dnia prosiaczków od rolnika. Sztuka to jest je ubić, a przede wszystkim mamy wąskie gardło we wschodniej Polsce, bo mamy niewielkie możliwości mroźni. Przed złożeniem do chłodni półtusza czy mięso powinna być silnie zmrożona. No i jeżeli powiem tak, że ta firma, która pierwsza podjęła
podjęła, za co serdecznie dziękuję, bo to jest też przykład patriotyzmu dzisiaj gospodarczego. Pierwsza podjęła i to jeszcze w niedzielę działania w tym zakresie. Ma zdolności mroźni ledwo 20 ton na dobę. W związku z tym cieszę się, że te kolejne firmy są z głębi kraju. Ale po to, żeby one skutecznie mogły wejść, to musieliśmy zmienić rozporządzenie, które pozwala na przykład na punkty ruchome, bo w tym stanie prawnym, który był, samochód jadący po zwierzęta, po dotarciu do gospodarstwa najkrótszą drogą powinien wracać z powrotem poza strefę. A czy te wszystkie środki, o których pan mówi, spowodują, że rolnicy nie będą blokować drogi? No ja apeluję o rozsądek, bo dzisiaj nie ma już tutaj potrzeby wychodzić na drogi, żeby mobilizować polityków i administrację państwową i czy przedsiębiorców. Dzisiaj już nie mówimy i nie sygnalizujemy, nie wołamy o pomoc do biznesu, tylko są podpisywane konkretne, racjonalne umowy. Jeden z najważniejszych problemów dzisiaj to oczywiście jest nie tylko cena skupu, ale kwestia tych rekompensat, no bo tutaj jest wiele niepokojów po stronie nie tylko polskich rolników, bo zwracam uwagę, że w sprawie eksportu mięsa służby fitosanitarne i służby różnych państw nie zachowują się solidarnie. No ten sygnał o przejechaniu przez Polskę mięsa austriackiego jest bardzo fatalny. Panie premierze, czego pan oczekuje po unijnym szczycie klimatyczno-energetycznym, który rozpoczyna się jutro? O Radzie Europejskiej poświęcone. No po pierwsze, że wreszcie na poważnie skoreluje myślenie o klimacie z myśleniem o miejscach pracy, o przemyśle, o cenie i dostępności energii. I spodziewam się, że to, co wykonałem pracę, a jest to praca olbrzymia ostatnich kilku miesięcy, nie tylko na forum przyjaciół w Rzymie, nie tylko mobilizowaniu europejskiego przemysłu, nie tylko o setkach rozmów z ministrami, wiceministrami gospodarki, spowoduje, że nie będziemy mówić o domknięciu komunikatu unijnego, o nowych, bardzo ambitnych, nierealistycznych i chorych w swoim zamyśle celach redukcji emisji do roku 2030 o kolejny rosnący poziom, tylko będziemy mówić o tym, w jaki sposób połączyć ograniczanie emisji z modernizacją przemysłu i chronieniem miejsc pracy w Europie. Proszę zwrócić uwagę, Polska ma w tej chwili, to są różne szacunki, ale około 22% udziału przemysłu w PKB. Niemcy mają ciut wyżej, ale już Francja w ostatnich latach spadła do 10,5% i tam nie ma ministra gospodarki. Tam jest minister odbudowy gospodarki. Otóż my chcemy realizować, i to robimy z wielką konsekwencją, ograniczanie emisji. Tu przykładem ostatnich 3 lat jest, że mamy coraz mniejsze zużycie energii na 1% PKB, czyli następuje wzrost efektywności w samej gospodarce i w życiu publicznym, ale jednocześnie nie chcemy pozbywać się przemysłu cementowego, najnowocześniejszego w Europie, przemysłu hutniczego, zmodernizowanego, jednego z najlepszych w Europie, i modernizujemy systemy grzewcze, nie tylko w węglu kamiennym, ale także w węglu brunatnym. W tym tygodniu byłem w Bełchatowie, w sobotę byłem w Lubinie, gdzie KGHM także ma określone wyzwania w polityce energetycznej i także współuczestniczy w wytwarzaniu energii. Bardzo liczymy na fotowoltaikę opartą o polską miedź. A więc jedyną skuteczną drogą dla Europy, jeśli chce utrzymać konkurencyjność, a z nią jest coraz gorzej, ze światem, to jest tania, dostępna, własna energia, nie tylko w tym bezpośrednim wymiarze zabezpieczenia dostaw. I tu widzimy choćby te problemy, jak ewentualna wojna handlowa z Rosją rzutowałaby na bezpieczeństwo gazowe, energetyczne czy paliwowe naszej Europy. Nie ich, tylko naszej. Stąd premier Tusk i nasi przedstawiciele jadą zmotywowani. Nawet gdyby trzeba było sięgnąć do ostatecznych argumentów, to na pewno do nich sięgniemy, bo nie ma zgody na to, żeby wyprowadzać przemysł z Europy. Bo jest to wyprowadzanie miejsc pracy i jest to Europa bezrobocia, i ten sygnał z Grecji, 62% bezrobocia w młodym pokoleniu, jest po prostu dramatycznym wymiarem nieskuteczności europejskiej, nie tylko greckiej polityki. Panie premierze, to jeszcze na koniec krótko, zmienił pan już opony z zimowych na koreańskie? Po pierwsze, jeszcze nie zmieniłem opon. Po drugie, walczymy o tą dużą inwestycję, jedną z największych w Europie. Opóźnienie planów inwestycyjnych niektórych koncernów azjatyckich. Mhm. No i rozumiecie państwo... Ale wygramy z Czechami, czy nie?
Powiem tak, my za 1 euro nie sprzedamy 20-hektarowej działki pod inwestycje. Jako jeden z przykładów, jak dzisiaj się pozyskuje czy przynęca inwestora. My wygrywamy, tak jak w Poznaniu, świetną dotychczasową pracą, dobrym zorganizowaniem, coraz lepszą logistyką. Stąd między innymi te moje rajdy po Polsce mobilizujące samorządowców do tego, żebyśmy odbudowali szybko szkolnictwo zawodowe, bo dzisiaj polskiej gospodarce trzeba dać bardzo dobre kadry. Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, nasz gość. Dziękujemy panie premierze. A sygnały dnia 7:32.